Moi drodzy, rozpoczynamy audycję, odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz. Nadajemy z Wrocławia, który dzisiaj jest bardzo śnieżny, ale jest też bardzo szczęśliwy, bo mamy dzisiaj gościa niezwykłego człowieka, legendę motorsportu, legendę rajdów, wyścigów. Z nami w studiu we Wrocławiu jest pan Jerzy Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło gościć pana tutaj w studiu. Planowaliśmy tę rozmowę od dłuższego czasu, ale w końcu się udało. Możemy porozmawiać i mam taką nadzieję, gorącą nadzieję, że to jest pierwsza nasza rozmowa w radiu. Pierwsza dłuższa rozmowa, ale to jest tylko wstęp, ponieważ pan Jerzy ma tych historii ciekawych tyle, że myślę, że podczas tej godziny absolutnie tematów nie wyczerpiemy, ale będziemy tak skakać troszeczkę, będziemy spróbowali dowiedzieć się czegoś więcej o motorsporcie. Tak jak on w Polsce wyglądał, jak on w Polsce także wygląda teraz, prawda? No miło mi wracać do historii, no tym bardziej, że każdy coś w życiu kocha. No dla mnie praca jest tym, co kocham, ale najbardziej kocham to, co jest związane z sportem, z motoryzacją. Kochamy rajdy samochodowe, kochamy wyścigi samochodowe, wszystko, co się wiąże z motoryzacją, a dzisiaj jest taki bardzo motoryzacyjny dzień. Pada śnieg, warunki są trudne na drodze. Czy lubi pan w takich warunkach jeździć? W ogóle bardziej lubię w każdych warunkach, a zwłaszcza jak pada. Taka jest opinia, ocena kolegów ścigandzów, tak to powiem kolokwialnie. Bo wiem, że nie czeka mnie nic złego, niespodziewanego ze strony, jeżeli to jest wyścig czy na torze, czy na rajdzie. Natomiast no, na drodze, no, mówiąc szczerze, to chyba nie jest moje odosobnione zdanie, że no, jednak zagrożenie jest duże. No, te ciężarówki jeżdżące lewym pasem, nie tylko ciężarówki. Myślę, że tu jest wiele do zrobienia, bo to nie jest tylko sprawa komfortu czy przyjemności jeżdżenia samochodem, ale jest to bardzo niebezpieczne i gdyby tak wejść w statystyki, to wiele wypadków właśnie z tego powodu. No niestety tak się dzieje, ale motorsport też jest po to, aby te umiejętności się doskonaliły, aby te umiejętności osób, które oczywiście uczestniczą w zawodach, szły do góry, ale także u tych osób, które rajdy oglądają, które rajdy podziwiają, żeby rosła świadomość, bo o tym też zapominać nie możemy. Od czego się zaczęło u pana miłość do motoryzacji, do sportów samochodowych? Czy pamięta pan jakiś jeden moment taki, że on, czy też szereg rzeczy, szereg zdarzeń, które sprawiły, że pokochał pan po prostu motoryzację, bo chyba tak możemy powiedzieć, bo to nie tylko sport samochodowy, ale po prostu pokochał pan motoryzację. O, no właśnie, pokochać motoryzację w moich czasach, w latach 50. to w ogóle samochód był rzadkością, a więc myślę, że tak analogicznie to o mnie, jeżeli mówi rodzina czy rodzice, to że ja tą benzynę miałem we krwi, bo to od czegoś trzeba zacząć, albo zbieg okoliczności, tak jak dzisiaj bez względu na płeć, dzieci znają się, kochają samochody, kochają powiedzmy rajdy i tak jak nie tylko rajdy, ale i wyścigi, bo wiemy, że parę kobiet też próbowało i w F1, i aktualnie już jako kierowca testowy Alfa Romeo Sauber też jest. Jest, są i kobiety w wyścigach, tak, są w rajdach, tak, i w rajdach, no, zresztą wicemistrzyni świata, Michel Mouton. Tak, no i niezastąpione też często naprawy fotelu, tak, prawda? Wprowadzają spokój w samochodzie rajdowym, to bardzo ważne, bardzo istotne. Tak. To w ogóle prawy fotel, czy no załóżmy, że na prawym fotelu siedzi mężczyzna, ale jeżeli chodzi o osoby na prawym fotelu, to jest oddzielna jakby dziedzina i temat, który jest tematem rzeką. O, ja próbowałem kiedyś, ponieważ no, mam paru powiedzmy najlepszych pilotów i nie tylko biorąc jako kryteria w rangi polskiej, ale i światowej, przecież Maciek Szczepaniak, czy Jarek Baran, czy niezatapialny jak Titanic, jak to nawet Maciek tak powiedział sam o sobie, Wisłaski. Więc to jest oddzielny temat i próbowałem, znając ich przez wiele lat, próbowałem zrozumieć, jak można wytrzymać na tym prawym fotelu. A już nie mówiąc, wykonać kawał dobrej roboty, i ten kawał dobrej roboty to w moim odczuciu przy dzisiejszych rajdach to jest 50%. 50% to dużo. No, taka jest moja ocena. Ale to jest, tak jak powiedziałem, może temat na temat, bo przecież wiemy, że
No ale już jak ruszyliśmy ten temat, to przecież wiemy, że to nie tylko... Ja nigdy nie miałem profesjonalnego pilota. Często było tak, że się mylił zamiast nie tyle, że tam, jeżeli chodzi, czy to jest lewy 2, czy 3, czy 4, ale zamiast lewego był prawy na przykład. Więc... To taka gruba pomyłka, tak możemy, no, możemy to powiedzieć. Raczej tak, ale, ale pilot to po pierwsze musi wyczuwać rytm zawodnika. Musi intonować głosem, żeby go nie usypiać, bo będzie jechał wolniej. Albo jak będzie intonacja za wysoka, czy częstotliwość głosu, no to pojedzie za szybko. I tak tutaj jak ruszyliśmy ten temat, to przypominam, jak to za moich czasów, jak ja zaczynałem w rajdach jeździć, opowiadali mi koledzy, którzy jeździli trochę wcześniej, że na przykład nie było halt, ale ponieważ nie było też samochodów, między innymi ścigano się na Warszawach, część tych zawodników jeździła zawodowo na taksówce. No i ponieważ haldy to było marzenie, ja dopiero miałem haldę na rajdzie Paryż-Dakar, ale dlatego tylko, że startowałem jako kierowca fabryczny i fabryka kupiła tą haldę, bo to wszystko, to jeszcze może kiedyś do tego wrócimy. No też. Trudno dostępne, ale jeżeli się zarabiało na przykład tam miesięcznie $5, a halda kosztowała na przykład $200, czy tak na przykład kask kosztował homologowany $200, to ileż to lat trzeba było pracować, żeby mieć kask albo haldę. Ale tak, wracając jeszcze do pilota w tamtych czasach, no i opowiadali, jak właśnie dyktował pilot, wtedy właśnie trzeba było pisać, że na przykład jest prosta 160, no więc nie było halt, więc przemierzono, że 160 metrów to jest na przykład złoty 80, czyli żeby było łatwiej skojarzyć, złoty 60. No i pilot dyktował złoty 60, prawy tam 2 czy 3 i tak dalej. To sporo się pan tych złotówek musiał nasłuchać też w życiu, prawda? No ja niestety, ja to jest inna historia, ale ja niestety, po pierwsze, że nie mieliśmy taksometru, bo akurat moi partnerzy w rajdach, mimo że to już były Mistrzostwa Polski, po pierwsze nie jeździli na taksówce, po drugie nie mieli taksometru, ale powiem szczerze, że pomysł dawał wiele, a zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład rajd Kormorana, kiedy się przejeżdżało przez lasy i było co kilkadziesiąt metrów, 3 czy 4 rozjazdy, więc zaczynało się błądzenie. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy jeździło się w nocy, albo się jechało dzień i noc, czy tak jak rajd polski startowało się, w którym też ja startowałem Trabantem, a w piątek, na przykład o godzinie 10, przyjeżdżało się w niedzielę, też powiedzmy rano o 10, bez spania, bez odpoczynku, bez powiedzmy jakiejś tam odnowy biologicznej. Czy... Nie to, co dzisiaj możemy obserwować w rajdach samochodowych. Absolutnie inna historia, ale historia, jak to pan określił przed wejściem do studia, bardziej romantyczna. Tego romantyzmu było w sporcie więcej. Tak, no myślę, że w zasadzie on był całkowicie zdominowany właśnie przez i miał swój urok. Motorsport, czy to też rajdy, czy wyścigi, że właśnie to było wszystko spontaniczne. Wszyscy byli zdeterminowani, nawet przy obsłudze rajdów, tak jak pamiętam przy jakiejś tam rocznicy, w której też uczestniczyłem, przy biciu rekordu na autostradzie, jak jeden z moich znajomych, zwiedzając muzeum, gdzie są też pamiątki, związane z tym biciem rekordu, opowiadał, jak obsługiwał to bicie rekordu i na przykład jakoś tam dostał się po pracy, dostał się jako komisarz sportowy, dostał się okazją czy autostopem do Wrocławia w 1973 roku. No i jak już skończył swoją tam pracę czy działalność, a nie mógł złapać, bo tych samochodów, co mówiłem, było nawet już w 1973 też nie za dużo. Więc wracał na piechotę z Wrocławia do Świdnicy po to, żeby tam o 7 być w pracy. I to jest tak, właśnie... Piękna historia. No też. Piękna, i tak. Powiem szczerze, że nawet dla mnie, słuchając takie rzeczy, to serce się raduje, że byli tacy ludzie
i robili to bez przymusu, z własnej woli i jeszcze czerpiąc z tego radość i szczęście. Jeszcze tylko jakby kończąc sprawę pilota, bo to też myślę, że egzotyczne dla mnie, jak jeździła w latach 70. taka załoga z Wrocławia, też Trabantem. No i wtedy, w latach 70. opisywało się już troszeczkę inaczej ten opis, ten itinerar. I na przykład jest do dzisiaj tak, że pilot dyktuje, natomiast podawano zakręty przejazdu w prędkościach. Mhm. Nie tak jak dzisiaj, tam prawie. W stopniach, tak. Tak, w stopniach trudności, tylko w prędkościach. I pilot był na tyle ambitny, że wiadomo było, że na przykład prawy jest 60 do przejechania. I więcej nie ma szans, żeby go z większą prędkością przejechać, więc on był na tyle ambitny, nie będę tutaj po nazwisku, bo to nie ma to znaczenia, więc dołożył sobie dychę, tak mówiąc kolokwialnie, czyli dyktował pilotowi prawy 70, nie? Ale... No, najgorzej jak pilot też był ambitny. Ale właśnie, tak. Pilot był jeszcze bardziej ambitny, który nie chciał być drugi, żeby byli drudzy, tylko pierwsi. I też dychę dołożył. Od siebie jeszcze też. Tak. No i było 90. No i praktycznie nigdy tego rajdu nie mogli kończyć, albo go kończyli na pierwszym albo drugim OS-ie. Myślę, że to są bardzo dobre słowa, które mówią o tym, jak ważna jest współpraca w samochodzie, jak ważne jest zaufanie i zrozumienie, prawda, tego, co się robi. Bardziej pan kocha rajdy samochodowe czy wyścigi? Bo swoją karierę sportową mocno pan związał z wyścigami, bardzo mocno, i to z przeróżnymi wyścigami, bo ta różnorodność, w zasadzie patrząc na pana występy, na historię pana występów, jest ogromna, to chyba mało powiedziane, bo ścigał się pan praktycznie wszystkim, tak możemy powiedzieć. Tak, to jest prawda, że w zasadzie ja przynajmniej nie znam zawodnika, który by się ścigał w rajdach, bo zacząłem od rajdów, w rajdach samochodami ciężarowymi w Dakarze, w wyścigach samochodów turystycznych, czyli to wszystko, co jest na bazie samochodu turystycznego, w wyścigach samochodów wyścigowych, czyli jednomiejscowych, czyli Formuła, w wyścigach ciężarówek, bo startowałem przez 2 lata ciężarówkami w Mistrzostwach Europy, włącznie z wyścigiem nawet w Finlandii. No i to w wyścigach górskich. No było tego dużo, natomiast wracając do pytania, co bardziej, to zawsze, czy często zadawano, kiedy mnie, jeszcze byłem czynnym zawodnikiem, pytanie, czym się różnią rajdy od wyścigów, albo co bardziej, no, jest predysponowane, czy ważniejsze, czy cenniejsze. Więc ja uważam, takie miałem swoje, bo pytanie nie jest łatwe, zwłaszcza jak trzeba odpowiedzieć w paru słowach. Więc moje zdanie, czy uzasadnienie było takie, że to jest taka różnica rajdy, a wyścigi jak muzyką rozrywkową, a klasyczną. Czyli rajdy to jest muzyka rozrywkowa, ale nie w kontekście rozrywki, że to jest rozrywka, tak. Tylko że można trochę w lewo, w prawo, prawda? Interpretacja też jest dozwolona. Tak, interpretacja też. Tak. Natomiast, żeby wygrywać w wyścigach, obojętnie czy to są wyścigi samochodów turystycznych, czy wyścigowych, czy ciężarowych, no to już jest klasyka, to już tam na milimetry, tak jak w muzyce klasycznej, że no to idąc w kierunku, woli pan muzykę rozrywkową czy klasyczną? Jeżeli chodzi o muzykę, wolę rozrywkową. Natomiast jak już mówimy o motorsporcie, to myślę, że w życiu to też jest ważne, że w myśl powiedzenia, że człowiek uczy się do końca życia i też powinien być bardziej doskonały, prawda, przez to. To mu daje, to jest moja filozofia, ale może ktoś znajdzie, jak już nie jakąś wskazówkę, to przynajmniej potwierdzenie, że tak to jest, że wtedy człowiek popełnia mniej błędów i dlatego uważam, że jak już jest ta klasyka, perfekcja, to warto, i później
już to tak wchodzi w krew i w życie codzienne, że nie może inaczej postępować rozrywkowo, tak. Bo traktuje to wszystko bardzo poważnie. I zresztą myślę, że tu klasycznym przykładem jest każda wypowiedź Roberta Kubicy, który im bardziej ktoś jest związany z motorsportem, to czuje, że w jednym słowie, na jednym zdaniu potrafi zawrzeć, stąd też jego pozycja dzisiaj jest tu, gdzie jest, że jest niewielu kierowców, czy w F1, czy w rajda, którzy potrafią swoim inżynierom, technikom przekazać dokładnie, co się dzieje, bo inżynier, technik, konstruktor nie wie, co kierowca uważa, że jest źle, albo mówi, że nie jedzie. Każdy szybki kierowca jest w stanie rozwijać auto, rozwijać samochód, czy dążyć do pewnej perfekcji. I są kierowcy na pewno lepsi w tym, ale są też kierowcy słabsi. Tak możemy powiedzieć. Tak, ale dla kierowcy to jest lepiej, jak jest dobry i ma, już pomijając wykształcenie politechniczne, jak potrafi przekazać, zresztą tak jak w życiu, co się dzieje, prawda? I dlaczego. A rolą inżyniera, czy technika, czy lekarza jest z tym, powiedzmy, coś zrobić i począć. Dlatego i pójść w dobrym kierunku. Pierwszym to były Lauda, czy Ayrton Senna. I Robert Kubica jest takim kolejnym, który to potrafi. Ale potrafi dlatego, że całe życie poświęcił, oddał się temu i tej pracy z tym związanej, pomijając, że jest błyskotliwym człowiekiem i potrafi to wykazać, przekazać. I będą, dzisiaj to mówię świadomie, że będą efekty jego pracy. Myślę, że los tak stworzył i że to jest lepsza pozycja niż ściganie się pod presją, co będzie. Jak na przykład tego wyścigu czy rajdu nie skończy, bo wiadomą rzeczą jest, że sponsorzy nie wydają pieniędzy po to, żeby... Zwłaszcza takich pieniędzy w takim sporcie. Ja tak, pamiętam. Pieniędzy. Pamiętam. I tutaj nie ma mowy o romantyzmie. Absolutnie. Nie, to już ja pamiętam w latach, to chyba było 70., jak firma, zespół Renault na zasadzie tam współpracy z Polskim Związkiem Motorowym przekazał 8 Renault Gordin i niestety chłopaki, bo tak mogę powiedzieć, no niestety w połowie rajdu wszystkie stały na stadionie skasowane, prawda? No i główny inżynier sportu z Renault powiedział, że naprawdę my nie musimy szukać aż tak daleko kierowców do rozbijania samochodów aż w Polsce, bo mamy też... I taki mieli cel chyba. Tak, tak, i to jest ta puenta na to, o czym żeśmy, powiedzmy, rozmawiali. Też takim doskonaleniu się to, co mówimy, że trzeba te umiejętności rozwijać, ale ciekawi mnie ten okres bez presji, jeżeli mówimy o Robercie Kubice. Tak. Na razie ta presja jest duża, presja mediów, nawet za duża, myślę. Ale to ze strony mediów. Tak. Natomiast on ma, moim zdaniem, komfortowe warunki, bo nie ma tej presji, że tak jako kierowca, że co by było, że nie wygrywa, prawda? Albo że na przykład wyleciał, nikt oczywiście nie bierze pod uwagę, że nie jest to leworęczny człowiek czy kierowca, tylko no jednak ograniczenie ma tego ruchu. A jeżdżenie formułą to jest zupełnie inna bajka i wielu kierowców, przesiadając się z rajdów do samochodu typowo wyścigowego, mówi o formule, nie mówię, ale MP2 czy 3, czy w samochodach zamkniętych, to jest zupełnie co innego i tutaj trzeba być naprawdę wyjątkowym kierowcą. Panie, że wróci Robert Kubica do ścigania się w Formule 1. Formule 1 już jest, ale czy będzie się ścigał na torze jako podstawowy kierowca? I jestem przekonany, że tak. Tylko teraz nie chciałbym tego tematu rozwijać, co się wydarzy, bo to jest jakby comeback tego, jak jeździł w Zauberze, prawda, jako testowy. Poza tym udowodnił, że jest bardzo szybki, że go to nie męczy, że nie stwarza mu to
trudności żadnej, ani fizycznej, no znaczy są ograniczenia, ale sobie z tym radzi. A ta jego wiedza, to jego doświadczenie, poza tym, tak jak sam powiedział, że nauczyło go to wiele, te przeżycia. To jest tak jak w biznesie, że lepiej zatrudnić kogoś, kto prowadził swój biznes i nawet zbankrutował, niż tego, który w danym momencie odnosi pozorne, powiedzmy, sukcesy, bo nie zna tej drugiej strony medalu, prawda? Tego smaku porażki. Smaku porażki. I, tak, takiej goryczy dużej, ale myślę, że na tym się chyba najwięcej uczymy, na porażkach i uczymy się, jak powstawać i jak walczyć, bo życie na walce polega, prawda? Panie Jerzy, wyścigi samochodowe, bo na tym, myślę, możemy się skupić przez najbliższe kilka minut. Tutaj pojawia się uśmiech na pana twarzy i mogę to słuchaczom powiedzieć, uśmiech w oczach. Moim gościem jest pan Jerzy Mazur, legenda motorsportu, legenda motoryzacji Polski, ale Dolnego Śląska i chyba ukochanego Wałbrzycha bardzo mocno. Panie Jerzy, który z samochodów wyścigowych był najbardziej taką szaloną maszyną, którą pan jeździł, którą pan wspomina no, z takim dużym respektem, tak to nazwijmy? Jeżeli chodzi o respekt, to na pewno Formuła. Miałem je dwie, to znaczy miałem, to były samochody państwowe, ponieważ wtedy nie było własności prywatnej. Zarząd główny sportów motorowych powierzał później klubowi, ale do użytkowania. Później w czasie transformacji klub jakby przejmował go na własność, później zawodnicy odkupywali. Na pewno, jeżeli chodzi o powiedzmy tą kwestię, to na pewno Formuła, natomiast biorąc pod uwagę czasy, w jakich ja się ścigałem, no, i to jest takie dość egzotyczne, bo pamiętam, jak to było w wyścigach do Mistrzostw Europy, kiedy zaproponowano mi start na Hungaroringu ciężarówką. Ja wtedy jeździłem, to był 8 rok jeżdżenia formułą, czyli to były... No, już był pan doświadczonym zawodnikiem. No, powiem tak. Zabrzmi nieskromnie. Byłem najszybszy wtedy, bo byłem wielokrotnym mistrzem Polski, reprezentantem Polski. Na Hungaroringu formułą byłem jako pierwszy Polak, trzeci, stanąłem na podium, kiedy było otwarcie toru F1, było Grand Prix Formuły 1. Było 230 tysięcy ludzi na tym Hungaroringu, bo to była jedyna możliwość, żeby zobaczyć F1. I zaproponowano start w samochodzie ciężarowym. Tak, no więc... To brzmi egzotycznie. No bardzo egzotyczne, stąd też to mnie ujęło. Tak mnie to ujęło, że nawet... nie przejmowałem się tym, że na przykład Star, bo to był Star C200, czyli Mistrzostwa Europy w wyścigach samochodowych są na bazie ciągnika siodłowego, ale wtedy nie było jeszcze ograniczeń, to tak jak w F1, kiedy już było 12 cylindrów 8, a pojemności 3 czy więcej tysięcy centymetrów sześciennych. Dzisiaj jest to wiadomo, że jest to bardzo mało ta pojemność, ale dalej jest to 800 czy 1000 koni i też to jest limitowane, ograniczane różnymi zwężkami i przepisami. I to było dla mnie takie ekscytujące, bo ja nigdy nie siedziałem w ciężarówce, nigdy nie jeździłem ciężarówką. Powiem dzisiaj, że nawet nie miałem prawa jazdy na ciężarówkę. No ale takie wyzwanie Mistrzostwa Europy w ciężarówce. Trzeba było podjąć rękawice. Trzeba, oczywiście. Tak. Także myślę, że jeżeli mówimy o wyścigach, to polskie samochody i tutaj właśnie tym zwieńczeniem to jest te wyścigi samochodów ciężarowych. Oczywiście nie było takiej ciężarówki gotowej, żeby się pościgać, żeby się wjeździć, żeby wypróbować, o co chodzi. Pamiętam, a czasu było niewiele, bo to chyba było miesiąc do Hungaroringu, jeżeli chodzi o wyścigi ciężarówek.
te samochody, jedyną rzeczą, która udało się powiedzmy zrobić, to żeby były dopuszczone do wyścigu, to wyposażyć je w klatkę bezpieczeństwa, homologowane pasy, no i wolny wydech, to jeszcze było zrobione, natomiast opony seryjne. A w przeciwieństwie do tego, czym tam przyjeżdżali powiedzmy inni zawodnicy, no to tak jak w Formule 1, że samochody przywożone na platformach, dziesiątki mechaników, inżynierów, techników. Dużo testów, prawda, przed startem. Tak, tak, tak. Tysiące kilometrów, podejrzewam, profesjonalne opony, inżynierowie prosto z fabryki. Tak, no więc nawet tam był taki zespół Mercedesa we współpracy z Messerschmittem, czyli z lotnictwem, więc to wszystko naprawdę determinowało, powiedzmy, mnie, ale też można było się załamać i uciec, oglądając to, powiedzmy, widząc nawet te przygotowania, tą otoczkę za, tak, prawda? Tak, no patrząc na to, z czym myśmy dysponowali i na to, co inni. I to nie było, że to tylko tak jak wymieniłem tą jedną markę, tylko większość, no, była na tym poziomie czy pułapie, prawda? No więc pierwsze metry to właśnie zrobiłem właśnie już jak te samochody musiały jechać, bo wtedy samochody polskiej produkcji z racji maszyn do wykonywania części, które nie dawały tolerancji tam na przykład w setkach czy w dziesiątkach milimetrów, tylko no powiedzmy w milimetrach, więc to wszystko było ciasno pasowane. A jak ciasno, to taki samochód żaden się nie toczył, a tu wszystko chodziło o to, żeby ten samochód się nie tylko toczył, ale przyspieszał i tak dalej, więc musieli z fabryki jechać na kołach do Budapesztu, na Hungaroring, żeby to się trochę ułożyło, żeby to się w ogóle toczyło. No i tam, że niewiele samochodów tak tę drogę pokonało na tor, prawda? Nie, no nikt nie tak nie pokonał, ale później po 2 latach, kiedy już też byliśmy zdecydowanie dalej, to pamiętam, jak był wyścig w Finlandii, bo tam zostaliśmy zaproszeni do Turku, to po wyjechaniu z promu na ląd, to jechaliśmy, no nie wiem, ile tam set tych kilometrów, też na kołach, no bo fabryki nie było stać na to, żeby były platformy. Zresztą puenta, ale to chyba nie będziemy tego tematu ruszać. A jeżeli na Dakar fabryki nie było stać, żeby wystawić serwis, a żebyśmy mieli wystarczającą ilość pieniędzy i dla, jak ja mówię do dyrektora fabryki OB, ośrodka badawczo-rozwojowego, że potrzebna jest masa Loctite'a do połączeń gwintowanych, żeby na Dakarze, a tym bardziej, że jedziemy bez serwisu, prawda? I dyrektor fabryki pyta, no nie ma problemu, ale za chwilę dodał, czy zapyta, a ile to kosztuje, panie Jurku? Ja mówię, no niewiele, $1.20. I dyrektor fabryki łapie się za głowę i mówi, o ku, ja mówię, co się stało? No będę musiał pisać do Ministerstwa Finansów o przydział dewiz. No oczywiście napisał, tylko że zanim przydział nastąpi, to pewnie to już myśmy musieli wyjechać. No i takie to były realia i czasy. A ja wcale nie żałuję, nigdy nie żałowałem, nie żałuję, bo to też jest urok, mierzyć się z rzeczami niemożliwymi. I tak jak już zaczęliśmy temat Dakaru, to pan zapewne wie, jaka była różnica między moją ciężarówką starą, a najszybszą, co proszę powiedzieć, żeby nie było, że... Zadajmy to pytanie, słuchajcie, to jest też niesamowita historia. No, różnica była ogromna, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, możemy pomyśleć o różnicy do topowych zespołów, a różnicy samochodu, którym startował pan Jerzy Mazur z Julianem Obrockim. Możemy powiedzieć o kilkuset koniach mechanicznych, ale ta różnica wynosiła 1000 koni mechanicznych. Dokładnie, równo, dokładnie 1000 koni. 1000 koni mechanicznych. Gdzie dzisiaj 20-30 koni, to już się robi larum i się mówi, jaki się jest biednym i nieszczęśliwym i że taka różnica jest. Ale, jeszcze to się wtedy nie liczyło, prawda? Bo liczyła się też taka chęć zmierzenia się z Dakarem. Jako pierwsi Polacy też, to przypomnijmy, że tego doświadczenia nie było. Myśmy żadnego nie doświadczenia. Nie było nawet czasu, żeby wyjechać na piach. Ja już nie mówię tu o Wybrzeżu, ale gdzieś tam w Mazowszu znaleźć gdzieś tam
parę górek, czy nie mówię o wydmach, ale duktów takich piaszczystych, żeby no, z tym piachem się powiedzmy zmierzyć. Nie było czasu, nie było czasu. Ale jeszcze wracając do tych wyścigów ciężarówek, to właśnie pierwsze metry znaleźliśmy takie wzgórze pod Budapesztem, bo część na pewno z Państwa pamięta, że na Węgrzech było niewiele dróg, a te co były, to były bardzo wąskie. No a gdzie tutaj w ściganiu się czy próbowaniu samochodu wyścigowego, jeszcze ciężarowego. Więc do góry żeśmy jeździli, ale ponieważ ja nie wiedziałem, gdzie co jest, więc na silniku, bo silnik w starze jest w środku między siedzeniami, siedział mechanik z OBR-u i właśnie mi mówił, co do czego służy. W każdym bądź razie pamiętam i to będę do końca pamiętał, a taką kwintesencją tych kilometrów, ile się namachałem na Dakarze, to trzeba pamiętać, że pierwszy bieg to jest na wyciągnięcie ręki do przodu, to jest pół metra, a dwójka to jest drugie pół metra do tyłu, prawda? Także ten mój ruch ręki był, no i to trzeba było mieszać, bo co innego, jak jest powiedzmy tak, jak wtedy, czy to w wyścigach, czy w rajdzie Dakar, na przykład Liazy miały 450 koni, Tatry miały 600 czy 700. Myśmy mieli na tym pierwszym wyścigu 150 czy 60 koni, więc trzeba było mieszać tymi biegami. A opony były seryjne, więc pamiętam, że jak w kwalifikacjach na treningu, jak wchodziłem w zakręt od wewnętrznej, to wychodziłem, czy wylatywałem, no oczywiście mogłem trochę odpuścić, no ale jak odpuszczać, to zanim ta masa, aby się z masa samochodu plus ten brak mocy, by to się zebrało, to by dużo czasu upłynęło, więc bieżnik odpadał dosłownie płatami takimi jak palet, czy kilka palców, więc nie wiedziałem, co się dzieje. No ale jak spadł deszcz, tak? Pamiętam to, jak już jesteśmy przy tych wyścigach, jak spadł deszcz, tak się złożyło, to zacząłem wyprzedzać i to taki miły akcent. Jedna z nagród, oprócz regulaminowej, bo tam do któregoś miejsca były też nagrody regulaminowe wypłacane w frankach szwajcarskich. No oczywiście nie były to te miliony, bo wtedy w Formule 1 też nie takie... Też Formuła 1 inaczej wyglądała. Tak. Także no i zacząłem wyprzedzać i skończyłem ten wyścig na 8 miejscu. Mimo tej różnicy, tych takiej kolosalnej, tych koni. Ale co ciekawe było, że tak jest zazwyczaj, że operator albo pokazuje, czy w F1, czy tam w innych wyścigach pierwszą dwójkę, trójkę, ale nikt nie pokazuje na końcu. No niestety te dwa samochody nasze, no to były najsłabsze. Poza tym na seryjnych oponach i poza wolnym wydechem i tym, co było niezbędne. Jeden zmian nie było w samochodzie. Nie było i to było miłe i mówili, że właśnie operator w pewnym momencie zamiast pokazywać tych szczołówki, to pokazywał właśnie mnie, jak zacząłem wyprzedzać te monstra takie. A za te no, miliony czy setki tysięcy dolarów i zyskałem przez to sympatię i można to dzisiaj tak się mówi fanów i to było dla mnie wielkim szczęściem i nagrodą, że tak się o tym mówiło. I te ciężarówki pan w pewien sposób pokochał, prawda? Bo to nie była jednorazowa przygoda, ale tak jak pan wspomniał, startował pan w wyścigach w cyklu Mistrzostw Europy i to była taka dłuższa przygoda ze sportem, no egzotycznym, nawet dzisiaj egzotycznym, tak to musimy powiedzieć, wyścigi ciężarówek no, nie są popularne i jest to coś absolutnie pięknego, to raz, ale popularne nie są. A popularne... Czy popularne w sensie, no nie mamy ich, prawda? No my nie mamy, tak, my nie mamy. Tak. Ale w Europie... My nie mamy torów, a jest, no właśnie, jest to jest smutne, ale tak wracając jeszcze do wyścigów, to i tego, co bardziej kocham, to pamiętam właśnie jak po ostatnim rajdzie Polski w 75 roku, wtedy startowałem Trabantem, skończyłem ten rajd Polski na trzecim miejscu, ale to mniejsza o to. Natomiast wtedy te rajdy były długie, bo się jechało dzień, noc,
objazd trasy, to dzisiaj cały rajd to jest 200-300 km, wtedy było 1500-1000 do Mistrzostw Polski, więc no, pracowałem w państwowej firmie, więc też nie miałem możliwości takich nawet finansowych, więc musiałem się po prostu wycofać, a tym bardziej, że tak się złożyło, że zaczęto budować w Polsce tory wyścigowe w Kielcach, Poznaniu. I złożyłem z kupionego, nawet nie otrzymanego w prezencie, skasowanego nadwozia Malucha, które kupiłem. No, przednia ścianka Malucha była w środku, więc oczywiście tam znalazłem blacharza, który to wyprostował, wyciągnął i w każdym razie tak się zaczęła moja przygoda, powiedzmy, z wyścigami. I wtedy te wyścigi były tak popularne, że w Mistrzostwach Polski w klasie tej najbardziej popularnej, czyli najtańszej, ogólnie dostępnej, zgłaszało się 100-130 zawodników i po kwalifikacjach wchodziło 36 do wyścigu, bo taka była pojemność toru. I myślę, że też wielu takich było zawodników, bo oczywiście fajnie było jako bazę kupić samochód nowy, prawda? Tak się to robi. Zresztą wtedy też fabryka w Bielsku wystawiała trzech bardzo dobrych kierowców. Był to Janusz Szella, Andrzej Lubiak, czy Heniu Pineles. A więc fabryka miała, z racji tego, że tutaj w Starachowicach była to rodzima fabryka i chwała im za to, że była i myśl konstrukcyjna, i w Polsce ta fabryka. Natomiast wiemy, jak fabryka była w Bielsku, to była to włoska fabryka, czy na licencji włoskiej, więc zupełnie inny poziom technologiczny i podejście do tego, i możliwości, prawda, rasowania, czy doświadczenie, które też mogło przyjść z zagranicy, to też jest, myślę, ważne, bo to były zupełnie inne czasy i ten transfer informacji zupełnie inaczej wyglądał też w sporcie motorowym, co jest oczywiste, prawda? Tak, ale mimo wszystko tych marzeniem, czego no dzisiaj też wiele ludzi ma marzenia, natomiast z racji tego, że no, liczą się pieniądze, obojętnie czy własne, czy sponsorskie, no to trochę te marzenia stają się nie tylko przez pieniądze, ale to, co w tej chwili też, jakie trendy są, czy inne, stają się nierealne albo trudno realne. I wracając, wtedy też nie było łatwo, bo przecież tak jak tutaj zacząłem, czy wspomniałem, że kupiłem rozbite na nadwozie, ale że było jeszcze bardziej egzotycznie, tak powiem ładnie, czy kolokwialnie, to składałem tego Malucha nieszczęścinowych, wyczynowych, czy technologicznie zaawansowanych, tylko szczęści kupionych, między innymi często jeździłem do Wrocławia, sprzedawanych pogwarancyjnych, była taka sieć sklepów w Polsce, nazywały się Bomisy, i wszystkie części, czy do dużego, czy małego Fiata, te wymienione na gwarancji, były przekazywane do dalszej odsprzedaży. No oczywiście to, że one były zużyte albo niesprawne, a to przede wszystkim były 10-krotnie tańsze i dostępne, bo w moich czasach, w latach 70. kupienie opony, czy akumulatora, czy, a czy tam mowa jest o silniku, to trzeba było mieć dużo pieniędzy i szczęścia. I koneksji. Tak, i koneksji, więc składałem to, powiedzmy, z takich części. O, i tutaj jak ruszyłem temat opon, to pamiętam, że nawet gdybym miał pieniądze, no nie mogłem rodziny swojej pozbawiać tych środków. Więc w Agromie we Wrocławiu kupowałem opony, oczywiście o wymiarze do Malucha, tylko że one nie przeszły badania, czy nie przeszły norm, nie spełniały norm i były przeznaczone do trakcji wolnej. Miały wypalone TW, czyli trakcja wolna. No raz, że były tańsze, a przede wszystkim dostępne. No i tutaj żyję, więc mogę o tym powiedzieć, że zakładałem to TW do środka, żeby przejść badanie techniczne, bo trzeba pamiętać, że to były Mistrzostwa Polski. To, no to nie były tylko romantyczne, ale też szalone czasy. No szalone, no i właśnie, że były takie szalone, to
satysfakcja jest jeszcze większa. No i tak się składało, że były trzy biegi, trzy kwalifikacje, żeby podzielić tych 130 czy 120 zawodników i z każdej tam... Jakąś selekcję, prawda? Tak, 10 najlepszych wchodziło, żeby było 36. No tak się składało, że ja nie tylko wchodziłem do biegu finałowego, wchodziłem do drugiej, pierwszej dziesiątki, stawałem na podium i tu zaczął się problem, bo jak stanąłem na podium, objęty trzeci, czy drugi, czy pierwszy, to jak pierwszy, to oczywiście fabryka składała protest, no bo jak jakiś marzec z Wałbrzycha na jakimś tam koślawym maluchu może wygrywać z fabryką, prawda? No więc oczywiście było wszystko sprawdzane, no a nie dość tego, że a nic nie było zakwestionowane, też oprócz nagrody związanej z wyścigami przez organizatora, też to był fabryka fundowała dla najlepszego zawodnika swój puchar, no i otrzymywałem go to szefa działu sportu fabryki. Natomiast jakby kończąc temat maluchów, to takim, bo też myślę, że każdego sportowca, a zwłaszcza tego już mniej czynnego, zawsze jest takie pytanie, co było takim... Największym osiągnięciem. Największym osiągnięciem. I tu z racji... satysfakcją pewną też, o tak. Tak, i tu z racji tych wielu dyscyplin zawsze mam dylemat. To tak jak pan zadał pytanie, czy rajdy, czy wyścigi. No więc tutaj mam zawsze dylemat, bo czy w formule, czy... ten Hungaroring, pierwszy Polak, czy Dakar, więc tutaj myślę, że mogę powiedzieć, że wygranie z 36 pola, bo wśród tych 130 zgłoszonych tak się złożyło, że na przerywającym silniku, no bo jesteśmy w budynku Politechniki, to myślę, że może to kogoś zainteresuje. Wszystko, co robiłem, to robiłem sam, no i zrobiłem sobie z rurek od kompresora, czyli sprężarki, powietrza, chłodnicy oleju, ale ona była bez termostatu, no i była pogoda mniej więcej taka jak dzisiaj. No i był silnik przechładzany i on mi w pewnym momencie obcinał obroty. No i jakoś tam zmęczyłem i uzyskałem 36 czas, czyli ostatnie pole. I pamiętam, jak wtedy po dwa samochody stało się na linii startowej. Startowało się nie ze świateł, tylko na podwyższeniu stał starter. I żeby go zobaczyć, to musiałem się wypiąć z pasów. Później się już nie zdążyłem, nie byłem w stanie podnieść się w siedzeniu. No i żeby zobaczyć, kiedy. No i wygrałem ten wyścig i myślę, że... Ale też myślę, że... To było takie największe osiągnięcie. Tak, czuje w tej kategorii samochodów i przypomnijmy, no... przy tak ogromnej konkurencji, bo tak ogromnej konkurencji tylu zawodników dzisiaj się nie spotyka. Nie. W wyścigach, w rajdzie samochodowej na pewno. A tu w ogóle w całym rajdzie. Tak, nie ma, połowy z tego nie ma. Ale często. To na potwierdzenie tego, co pan powiedział, to przysłano mi, dzwoniono ze Stanów Zjednoczonych, że właśnie w Playboyu, bo jeszcze w Polsce był niedostępny, oni też wtedy oprócz pięknych rzeczy w Playboyu też zamieszczali rzeczy wyjątkowe i właśnie te 130 aut jednakowych praktycznie ścigających się było to atrakcją też dla czytelników i to było zamieszczone, a ponieważ właśnie tak to się zdarzyło. Ale jeszcze chciałem też powiedzieć, że czy kończąc powiedzmy ten temat, że też to nie tylko odwaga, żeby wygrać z tego 36 pola, ale perfekcja. Na pewno determinacja. Determinacja to akurat na pierwszy raz na ten wyścig przyjechała moja żona z synem, no więc nikt nie rozumie, ja wiem, tak. Że we Wrocławiu była bardzo mocna grupa właśnie w tej klasie markowej. Było 5-6 bardzo dobrych i zacnych zawodników. Więc nawet jak ktoś był 20, to generalnie był to szacunek. To był szacunek, ale dla niektórych no to była porażka. Tutaj ja 36 syn, prawda, przecież wiemy, że dla każdego syna ojciec to jest jakimś tam powiedzmy wzorem. I to też było dla mnie dużą motywacją, a też tak przybliżyć jakby czasy moje.
to taki silnik, żeby być chociaż trochę z rodziną, to ja na przykład wyciągałem na przykład jesienią, rozbierałem, przynosiłem do domu i tak jak były kiedyś kuchnie, że były szafki wiszące, taka lada szafek stojących i ja tam miałem porozkładane i rzeźbiłem ten silnik całą zimę. Także... I można być z rodziną, prawda? I można bawić się w motorsport. Tak, to jest to możliwe. Jest to możliwe połączenie, a takim też kontynuacją tej historii, jeżeli mówimy o maluchu, jest Jerzy Mazur, górnik Gwarek. I myślę, że do tego tematu wrócimy i ten temat rozwiniemy. I to jest wyścigowy maluch. Wyścigowy maluch, to nie jest żaden inny samochód, to jest wyścigowy maluch. I teraz, jeżeli ktoś zada pytanie, dlaczego to jest maluch, dlaczego to nie jest żaden inny samochód, no to ta odpowiedź. To jest tak. Ta odpowiedź, proszę Państwa, jest jasna, bo pan Jerzy Mazur to człowiek zasłużony mieszkaniec Wałbrzycha, który rozsławia imię Wałbrzycha i ma swoją figurkę. I to jest coś niesamowitego. Musi pan być bardzo dumny z tego. Jestem i też właśnie jak robiono właśnie w starej kopalni, są taka manufaktura, żeby uczyć młodych ludzi wytwarzania porcelany, bo trzeba też wiedzieć, że Wałbrzych to 200 lat w przepięknej twórczości, jeżeli chodzi o porcelanę. No i właśnie też zadano pytanie, czy ma być samochód wyścigowy formuły, który miał ziemi jeden z dwóch, czy może inny, więc to jest tak, jak pan zauważył, to jest odpowiedź na to, że właśnie ten wyścigowy maluch. No niestety, jeżeli ma być coś jedno, no to decyzja jest nieraz trudna, ale trzeba zdecydować i jest właśnie ten wyścigowy maluch. Moi drodzy, nasza audycja powolutku zbliża się do końca. Mamy jeszcze 2 minuty i niech te 2 minuty będą wstępem do naszych dalszych rozmów, bo myślę, że kolejną część audycji zrealizujemy w Wałbrzychu, w Pana Królestwie, tak możemy powiedzieć, w muzeum, gdzie ma Pan bardzo ciekawe samochody, które są warte pokazania i które są warte omówienia na żywo, bo dobrze jest też przekazywać i dobrze słyszeć ten Pana uśmiech w głosie. Ten uśmiech jest widoczny w oczach. Idole wyścigowi, rajdowi, Ayrton Senna. Tak, no jest ulica Artona Senny. Nie dlatego, że był najszybszy, był kierowcą wszechczasów, bo to pytanie też mnie często zadają, że na pewno przyjaciele, bliscy, że dlatego ona powstała, a wiemy, że ona była ulicą, a od paru lat jest ulicą w statusie miejskim. Jest to rzadkość i wszyscy mnie o to pytają. Nie dlatego, że był najszybszy, że ja związany z formułą, że z wyścigami. Był wyjątkowym człowiekiem, miałem okazję go poznać właśnie między innymi na Hungaroringu. No i był wrażliwy na właśnie tych najbardziej potrzebujących. Dzięki niemu, dzięki swojej siostrze Vivian, wyedukowano w Ameryce Południowej 12 milionów dzieci. I to jest jakby też hołd dla wielkiego człowieka, jakim był Ayrton Senna. I prawdziwego sportowca i świetnego człowieka, co jest bardzo warte podkreślania zawsze przy tej wielkości sportowej, przy tej klasie sportowej, wręcz nieosiągalnej, można powiedzieć, klasie wszechczasów. Ogromna wartość jako człowieka i warto też zagłębić się troszeczkę bardziej w życiorys Artona Senny, ale o Artonie Sennie, o Krzysztofie Hołowczycu, o rajdzie Elmot, o rajdach na Dolnym Śląsku, o tym porozmawiamy, myślę, podczas naszej kolejnej rozmowy. Nie mówiąc o Dakarze. o Dakarze. Dakar to zupełnie osobna historia, chociaż pogoda za oknem zupełnie nie dakarowa, ale już się nie mogę doczekać tej rozmowy. I panie Jerzy, bardzo dziękuję panu, że przyjął pan zaproszenie.